Dzisiaj z całym Kościołem wspominamy świętego Szczepana, pierwszego męczennika, i możemy powiedzieć sobie, że to święto za bardzo nie pasuje do tych świąt Bożego Narodzenia, no bo przecież tu cieszymy się radością Bożego Narodzenia, choineczki, bombeczki, żłóbek, małe dzieciątko, to wszystko jest zbyt piękne, żeby nagle teraz wpisać śmierć męczennika. Śmierć tego, który oddał życie za wiarę. Właśnie myślę, że to jest piękne podsumowanie i pokazanie, że właśnie nasza wiara to nie jest sielankowatość i nie na tym polega, tylko polega na świadectwu, na tym, że trzeba nam się narodzić też dla nieba, że trzeba nam stanąć w obronie tego, co jest dla nas ważne. I może właśnie dzisiaj mamy problem z wiarą, dlatego że za mało jest w naszym życiu świadectwa. Dlatego bierzmy dzisiaj przykład świętego Szczepana i bądźmy świadkami dobrego.